ostrzeżenie o epilepsji. Jak to teraz ktoś na YouTubie ogląda i ma epilepsję, to niech uważa, bo może, kurde, przygoda mu się przydarzyć. Ubisoft. To jest Ubisoft Might and Magic. Logo chyba w Paint'cie robili. Unreal Engine, spoko. No i teraz intro, jedziemy. Nie dbam o to, jak zapamiętają mnie inni. Mój lud szuka u smoczych bogów odpowiedzi. Nie dla mnie jednak ta pociecha. Jestem księciem Gryfa. Służę imperatorowej, lecz ją i jej dzieci dosięgły miecze morderców, a tron pozostał pusty. Miecze morderców. A gdy ludzie biorą na siebie decyzje przynależne bogom, jedyną odpowiedzią jest wojna. Nie pragnąłem się w to mieszać. Mogłem usunąć się na bok. Nie modlę się do smoków, ale to one uczyniły mnie tym, kim jestem. Gryf nigdy nie podda się woli ludzi pośredniego stanu. Jakiś rasista. To ja jestem tym gryfem? No to nieźle. Gryfy kontra jelenie. Moi drodzy, podobno kolejny donate. 10 zł, drug koncept. Dobijam jeszcze dyszkę i topka moja kappa. O kurde, jeszcze stuwa. Dzięki, dru. A, dzięki, dru. Ale czy to jest... Czy to się sumuje? Wiesz co? Ja to, dru, sprawdzę, bo masz dobry plan, żeby dobić. Chociaż to się chyba u mnie nie sumuje, ale obczaję ten system. Dru, mogę ci obiecać przy widzach. Jako, że dzisiaj tak zdonatowałeś i tutaj się pytałeś, że to trzeba ogarnąć ten system, bo się nie wyświetlają donaty, to ja wezmę dziś, siądę i to ogarnę. Po pierwsze, żeby się sumowały donaty od danych osób, a po drugie, żeby się wyświetlał ten alert, bo co się nie wyświetla. Co myśmy tu chcieli zrobić? Ja bym włączył napisy jeszcze, wiecie. Pakiet artefaktów, zdobyć bohatera, to już zapis. Przykrycie animacji wierzchowce Lama, interfejs. Nie ma czegoś takiego jak napisy? Muzyka, dialog włączone, otoczenie włączone, muzyka włączone, głośność jest włączona, interfejs, odwróć myszkę, nie, przewijanie mapy, cel kursora, pokaż tu. Rozgrywka, szybkość walki, essay. Tu powinno być, w rozgrywce powinno być. No nie ma. Może nie ma napisów. Dobra, no to co? Kampanię jedziemy. W słońcu gryf jakiś tutaj jest. Mam dość wojny. Moi poddani cierpią, a żołnierze kurują się z odniesionych bez pożytku ran. Co, on umarł ten Nasz ruch też jest utrudzony. Książę Sheamus z rodu jelenia proponuje rozejm. Jeśli ukorzę się przed nim i uznam w nim imperatora, odda mi córkę za żonę i uczyni mnie arcyksięciem wschodnich ziem. Po tym wszystkim, co uczynił? Oddałbyś tron potworowi. Książęta z rodu Gryfa nie klękają przed byle kim. Ale ta propozycja dowodzi, że nasi wrogowie są u kresu sił. Sheamus oddaje nam połowę owoców, a czemu im się usta nie ruszają? Pora zatem je ściąć. Czas podzielić imperium na królestwa. Wracam do domu. Nie będę dłużej walczył. Na Elrata i Wani. Ta ścieżka otwiera niebezpieczne możliwości. Wojny wygrywa się na polu bitwy, nie za stołem. Na 7 smoków. Tak ma się to wszystko zakończyć? Iwanie, synu Gryfa, nie wezwałeś tu 6 najbardziej zaufanych doradców po to, by nakazać nam odwrót? Ja nie uciekam. Założę królestwo. A on niech sobie zatrzyma swoje okulawione imperium i włada w ruinach. Głupcze, jak tylko odzyska siły, zaraz najedzie nas sam, albo zrobią to jego synowie. Książę Iwanie, staliśmy u twego boku przez te wszystkie lata. Wysłuchaj po raz ostatni naszej rady, nim podejmiesz decyzję. Ja widzę przed nami tylko rozlew krwi. By poznać przyszłość. Powiem wam, że jak taka firma jak Ubisoft robi takie coś, że ludzie się nawet nie ruszają w cutscence, to jest, kurde, już słabe. O niemożliwych wyborach i odważnych decyzjach.
to wspaniały pomysł, Murazel. Każdy z nas opowie ci jakąś historię, książę Iwanie. Spojrzysz w przeszłość i podejmiesz decyzję. Wysłucham was. Choć tyle jestem wam winien. Ale jeśli chcecie, bym dalej walczył, to niech lepiej wasze opowieści dobrze się kończą. Drgnęło Warga. Nie wiem, to jest tragedia. No dobra, no to co? Chcemy opowieści, tak? To jaką chcemy opowieść? Może jedziemy od lewej? Jorgen, gdzie wchodzą czarne coś tam? Opowiem wam o zdradzie. O tym, jak wiedza i niewiedza mogą stać się zabójczymi sztyletami. Widzicie, on nam opowie o zdradzie. Słowa przyjacielu to zabójcza broń. Można nimi wygrywać lub przegrywać wojny. Choć zwycięzca sam nigdy nawet nie zadał ciosu. I co to jest? Poziom. Jaki poziom? No średni, no. Normalny. Aha, poziom normalny. Trudny, bohaterski, użytkownika. No nie, no normalny. Historię. Opowieści muszą być wyważone i ostre. Trzeba pamiętać, że przez nieuwagę łatwo zranić nie tylko wroga, ale i siebie. Znowu zagadki. Gdyby wszyscy mówili jak rada, nic by się nie dało zrobić. Słowa przyjacielu to zabójcza broń, jak szept w odpowiednim miejscu lub zbyt długi język przy właściwym stole. Można nimi wygrywać lub przegrywać wojny, choćby zwycięzca sam nigdy nawet nie zadał ciosu. Nie wierzę, tak naprawdę nie mieli na animację, no. Celna uwaga, mój panie, ale ostrza nigdy nie lękały się ubrudzić sobie rąk, gdy było to konieczne. Chciałbym usłyszeć o nich coś więcej niż tylko plotki. Powiedz mi prawdę na ich temat, Jorgenie. Dobrze. Opowiem ci o ostrzach Erebosa w oparciu o to, co wiemy z historii lub pogłosek przekazywanych w różnych miejscach. Był rok 575. Zacny rocznik dla przednich win. Choć półwysep Ajin nieszczególnie słynie z winogron, widzicie? To właśnie tam owego roku narodziły się ostrza. Ostrza się narodziły, cokolwiek to znaczy. Jedziemy, ostrza. Szczęście stworzenia jest zwiększane o przeznaczenie bohatera. Super, nic nie zrozumiałem z tego tipa, ale pewnie za niedługo będę wiedział już co i jak. Płomień się rusza, nie narzekaj. Nie, ale naprawdę. No to już wygląda słabo, naprawdę, to wygląda słabo. W takiej grze jak, wiecie, Heroes 7, Ubisoft, nie? Zajebisty tytuł, firma też, wiecie, AAA i tak dalej. I nagle robią kascenkę, że jest 3D, wszystko ten, tylko że się nie ruszają jak jakieś posągi. To już mogli te witraże tam puścić. Masakra jakaś. Może są animacje twarzy w DLC, zaraz się przekonamy. Ja się też ta gra wczytuje, jakby to nie wiadomo co to było. No ale dobra. Nic na razie nie narzekajmy. Ważne, żeby się dobrze grało. Ważne, żeby postacie wszyscy chodziły, żeby fajne bitwy były i tak dalej. Który zakończył wojny starszych po dziesięcioleciach śmierci i zniszczenia. Ale Erebos, mistrz asasynów, wierzył jedynie w cień i śmierć. Bezimienni wiedzieli, że nie zdołają go powstrzymać, bo Erebos upijał się śmiercią tak, jak inni winem. Więc uwięzili go na wieczność, a przynajmniej tak myśleli. Prócz wolności Erebos potrzebował w swojej mściwej misji także pokrewnych mu dusz i tak zwabił go ból elfa Salwina. Ból komorowski. Salwina oraz dwoje jego uczniów. Vajarona oraz Maluenę. Maluena była dla Salwina jak córka i sama wierzyła, iż płynie w niej jego krew. Vajaron był zaś popędliwy, pełen właściwego młodości fanatyzmu i bez reszty poświęcił się sprawie. Te zdesperowane dusze dały początek ostrzom. No dużo tych kascenek, kurde, same kascenki. Mamy wiele do zrobienia i lękam się, że jest nas za mało. Odszukajcie Adżita z Czarnego Kła. Gildia złodziei sporo zyska na pracy, którą tu wykonamy. Zatem powinna wziąć na siebie część obowiązków. Bracie, sprawiłbyś, że wszyscy skoczą sobie do gardeł. Po co ryzykować życiem własnych ludzi, gdy łatwo można przekonać innych do zrealizowania naszej woli bez rzucania się w oczy? Oboje powinniście to sobie zapamiętać. Dobrze.
Mamy wiele do omówienia. Klasycznie wygląda, powiem wam. Otaczają nas rzesze niczego nieświadomych wrogów. Orkowie, czarodzieje i elfy rywalizują o władzę nad półwyspem. Myślę, że nie trudno będzie napuścić ich na siebie. Czyli to są mroczne elfy. To prawda, ale sukces wymaga jeszcze sporo pracy. Teraz idźcie pomówić za Jitem. Zasiejcie ziarno podejrzenia i niech wśród naszych wrogów zapłonie ogień zemsty. Niech się wzajem rozerwą na sztuki. A nie na szczępy. Nowe zadanie, zagrzewie wojny, nowe zadanie, Veyron i Marvena, przystępczyś coś tam. Dobra, moi drodzy. Zróbmy tak. Czy tu... O, fuck, coś włączyłem. Dobra, na wsadzie się nie gra. Mapy się nie przesuwa na wsadzie. Dobra, no to przeczytajmy te zadania. Zagrzewie wojny. Erebos planuje zemścić się za swoje uwięzienie, rozpętując nową wojnę przeciwko cele. Pokonaj armię Sylwanu i zostaw ślady wskazujące na udział orków w tym wydarzeniu. Ale jak to zrobić? Zaatakuj imperialnych kupców i zostaw ślady działań leśnych elfów. Zniszcz starożytne drzewce w święconym gaju i zostaw ślady. Okej, okay, spotkaj się z przywódcą gildii Czarnego Kła. Nie strać Veyrona, zostanie przeniesiony do gry na następnej mapie. Wiecie co? No nie wiem, może tu najpierw. Aha, to jest tu, tak? Aha, to jest tu, a to... No dobra. Moi drodzy, to może wróćmy do miasta. Czy to jest... A nie, Boże, co to jest? Czy my jesteśmy pod... Czekajcie, bo my jesteśmy pod ziemią. Czy tu nie ma tutoriala jakiegoś? W tej grze. Bo tak trochę ciężko mi będzie grać jak ten... Znaczy, w Heroesu grałem, ale... A to nie jest miasto? Aha, bo to nie jest miasto. No to jestem ja, ale czy ja mam jakąś armię? Chyba średnio, co? Dobra, to już wiem. Okej. Okay. Armia i ekwipunek. Mam jakąś armię. Mam 30 prześladowczyń, 40 cieni, troglodytę, wiwerna, jaskinowiec. Nie wiem jako co. Veyron. Coś tu jest takiego, to mnie nie interesuje. Itemy, dobra, ale on jest na górze tak jakby sam. Rozumiem, tak? Kryształ obronny, kamień oświecenia, strumień żywiołów. Okej, okay, dobra. No ale, a jak się pod ziemię schodzi? Nie skład rady. Misje. Ktoś pamięta, jak się pod ziemię schodziło? Bo tu jestem pod ziemią, nie? I tu jest ta siostra. No nie, ale chciałem... Aha, czyli to muszę tutaj. No dobra, no to może coś zbudujmy w tym zamku. Żeby nie było, bo mamy 2000. Możliwa rekrutacja nowych i pokonanych bohaterów. To nas nie interesuje. Przedstawię się ludzką. 19 prześladowczym. Rada osady. Wymagania nie zostały spełnione. Jakie są wymagania? Wymagania nie zostały spełnione. Wymagany poziom miasta 3, a my za każdy budynek chyba dostajemy jeden poziom miasta, nie? Na razie mamy jeden, bo mamy jedno. Gildia złodziei, gildia magów. Co robi gildia złodziei? Daje możliwość kupowania informacji o twoich przeciwnikach, to nie? 5 losowych zakręć, to mu poziom pierwszy, kurde. A ile ta moja postać ma tego? Magii, czy jak to się tam nazywa? A, ona tu jest. Da się to jakoś sprawdzić, nie wychodząc z tego miasta, czy muszę wyjść? I jak się wychodzi w ogóle z miasta? Dobra. Ona ma wiedza tajemna. Pozwala bohateru uczyć się, proszę, zakręć. Aha, czyli ona tylko pierwszy poziom tego, duch. Magia 4, ale walki nie ma w ogóle, mocy żadnej. To chyba magią ona bije się, nie? No to co, zróbmy tą gildię magów może, bo to ona od razu, z tego co pamiętam, jak się gildię magów budowało. Tak. No zbuduj. Zbudowaliśmy.
O, jest, nowe zaklęcia, zatwierdź. A każdy poziom gilii magii zapewnia przynajmniej jedno zaklęcie z wybranej szkoły. No ale ja nie wiem, jakie, z jakiego ona ma ten, czekajcie. Czy ja mogę się dowiedzieć, z czego ona, czy ona, czy to w ogóle ma znaczenie, jakie ona zaklęcia się uczy? Chyba nie, prawda? A, jest, Saun ma, co to robi? To jakieś jej talenty. Nie wiem, o co chodzi. Moi drodzy, pominąłem tutorial, ale to nic. Nie wiem, gdzie on się znajdował. Dobra, wejdźmy tu. No to dajmy jej magię, nie wiem, magię pierwotną. Nie wiem, co to oznacza, ale na pewno spoko, bo wygląda tak jak, tak mrocznie, jak mroczny elf wygląda. Tak, tak, dobra. Jak ma brodę, to... No jak ma brodę? Nie mam brody, bo to jest baba. Okej. Okay. Szybki powrót. Ster czasu, kamienna skóra, deszcz, strzał. Okej. Okay. No to teraz byśmy się nią ruszyli, nie? Nie idziesz po to złoto. Tu się czegoś dowiesz. Nowy poziom. Malvena awansuje. Wybierz co? Co to jest wcielenie cłunu, nowicjusz? Magia ziemi. A, magia ciemności. A to, co daje nowi... dysocznie stworzenie traci w rodzaju ukryty. Coś tam, a tu... wcielenie cnót. O, 20 więcej punktów doświadczenia. Aha, plus jeden do obrony. Nauczyliśmy się tego, tak? Rozumiem, że jak będę miał 3, to ten. No i ona już nic więcej nie ten. Zagrożenie średnie takim ziomeczkiem. Trywialne. Trywialne to chyba znaczy, że ma słabe, nie? Dobra, a ty ziomeczku? Trywialne, no to idziemy go dojechać, bo trywialne to jest chyba, że słabo. O, jakieś kurde, armia ten, szybka, nie, zacznij walkę, bo musimy się nauczyć walczyć. Dobra, rozmieść swoje stworzenia. Wiecie co, nie mam zielonego pojęcia. Tych na pewno z tyłu. No i walczymy. Co to w ogóle ma za moce? Całkowita premia za oskrzydlenie zostaje zwiększona o 50%. Zatrute ostrze trafione stworzenie otrzymuje dodatkowo. Stworzenie może przechodzić przez dowolne inne stworzenie. Aha, zajebiście. No tak, ale to co? To my sobie... Gdzie tu jest pasowanie? Coś tak... O, jest blok. Był właśnie obrona. O, fuck! To strzela na odległość. To tego nie wiedziałem. Słabo. No nie, no to tego to się nie spodziewałem. Słabiutko, powiem wam. O, ale się przegrzewał. Dobra, idziemy asasynem do przodu. A nie możemy jakiejś magii użyć? No, takie zagrożenie trywialne, że pół armii wysłuchają tutaj. Mogę magii użyć. A, bo on nie ma żadnej magii. No tak, to jest leszcz. O, troglodyta go uderzy, patrzcie na to. No i 11 umarło. Asasyn jest jakiś lewy, powiem wam. Atakuj też bohaterem. No w sumie mógłbym, rzeczywiście, zapomniałem o tym. Tylko... Nie wiem, kiedy jest runda bohatera. Ona jest zawsze jak no, moja nowa runda jest, to jest wtedy moja runda. Znaczy, że bohater może wtedy, nie? O, zajebiście, za 3 godówki.
6. Uuu, jakiś kryt wszedł. Jeszcze dodatkowy strzał. No, powiem wam, że poszło nam dobrze. Trzeba było tak od razu. I wygrana. No, prosta strzała, to wiadomo, że prosta strzała. Zawsze była prosta strzała. No, zamknij. I co to za kamień? Jakiś kamień mądrości czy coś? Dobra, dostaliśmy bonus do ducha. O, i chyba punktów nie ma. No to trzeba turę przeten. Dobra. Dzień przejdzie, czy nie? Okej, okay, może nowych rzeczy się nauczyć. No i on, widzę, że tu całą przywództwo on ma jakieś. Bohater może wystawić stworzenia w pierwszych trzech rzędach. W swojej turze żadnej czynności ze względu na niskie moralne. No ale to głupie, magia ziemi, magia ca. A co to robi ten całą? Atak bohatera to pozwala. To może to. Będziemy mu szansę na odwet likwidować. O, moi drodzy, Korpek! To nowy sub, ósmy miesiąc rzędu, dzięki Korpek. Za suba. Wololo. Tu mamy jakieś te... jakieś skarby. Tu powiem wam, tu musimy bić. No zacznij walkę, zobaczymy jak tak babeczka se poradzi. Kurde, koleś się pyta na czacie, z jaką prędkością gramy. No powiem wam, że... z żadną chyba. No jak nie było wolo, było lololo. To jest wolololo. Czy to jest... nie, to jest asasyn. Fak, to idź, chodźmy tędy. Dobrze, słabo strzelają. Dobra, deszcz, strzał. Ile my mamy? Dużo mamy. No, zbufujmy go. Sprawdźmy. No kurde, za dwa. Idziemy do przodu. A rzeczywiście ten koleś dobrze mówi, to trzeba jakąś prędkość zwiększyć. To się chyba tak robi, nie? O właśnie, żeby to szybciej leciało. Jakiś krytyczny strzał chyba poszedł, aż cutscenka się zrobiła. Ostatnia szansa na działanie dla bohatera, Boże. Przepraszam, kurde. Na eleganckości dostali. ...400% combat speed, kurde, no nie wiem. C
Co się dzieje? Czemu nic nie zmieniłem? Zmieniłem rozgrywka. No jest 130-130, kurde. Dobrze jest. No i zabiliśmy prawie, kurde, go. O fuck, ale mu zawinął ciosa. 10 ekspo dostał. Tu cios. Ale czemu mówicie, że gra nie fajna? Mi się tam podoba. Nie wiem jeszcze, o co chodzi do końca, bo jak wiecie, tutoriala żeśmy nie zrobili i coś się gubię na razie. Ale jest dobrze. My dostaliśmy jakieś expa i możemy rudę teraz ukraść stąd. To nawet nie jedną, tylko dwie, i tu jest chyba w ogóle kopalnia przejęta i złoto jeszcze możemy przyjąć. Za mało punktów ruchu. Idziemy coś zbudować. Gildię magów już mieliśmy. Moglibyśmy arenę cienia zrobić, nie? Bo tu będą ci. No i teraz byśmy mogli Radę Miasta zbudować za 2000. Nowe stworzenia 19 tygodniowo, dobra. Czemu on już nie ma punktów ruchów? To co? To co, koniec dnia robimy? Jak on to zrobił, żebyśmy zero stracili? Ten komputer to lepiej gra niż ja, chyba wiecie. Obrona. Dobra, obronę już mamy. Idziemy tutaj. No a babeczką co zrobimy? Kurde, jak on to robi, że zero? Nie dojdziemy już do tego. Kurde, miałem coś zbudować w mieście i nie zbudowałem. Co za ziomeczek ze mnie. Dobra, będziemy teraz mieli więcej złota. O, a to możemy zupgrade'ować w ogóle, czy co to? A nie, tu możemy kupić bohaterów, dlatego się na zielono świeci, tak? Nie no, tutaj już jedziemy walkę normalnie. Poziomy rozdaj, a co, już mają poziomy? Dobra, rzućmy komuś tego. Podbiją tu. Tak do połowy to dojdą, nie? Dobra.
O kurde, ale cios, jakiś podwójny pazur. No nie, będzie mi łuczników zabijał. Wiecie, to jest na pewno lepsze, jak się gra przeciwko, no, żywemu człowiekowi, nie? Modyfikator obrażeń jest zajebisty z tej strony, patrzcie na to. A, coś słabo i tak walnął. Temu damy kamienną skórę. Dobra, jeden zginął. Co, on umarł? Zwiększmy mu szczęście. Co on jeszcze został? Kurde. O, dostał dodatkowy cios, zajebiście. Tylko co mi nie mówcie? Pilarsy? Oj, nie wiem, za niedługo. No i idealnie. Zwyciężyliśmy. No i kurde, tak się z leszczami robi. Co to jest w ogóle? Kryjówka czarnego kła. Nie chcę żadnemu, kurde, kłowi zapłacić. Co za bieda. Nie wiem, idź zwiedzać. A tu, ziomeczek. Dobra, ty też idziesz zwiedzać. A, za mało punktów. Dobra, no to dzień przelatuje. Kolejny. Dobra, mają jakieś niewydane punkty. No tak, no to to musimy zbudować, nie? Nowe stworzenia, okej. Gdzie ona ma te punkty niewydane? A, tu. Dobra, ile ona ma? Dwa punkty dostępne. Bater zrobiła. Plus 30% maksymalnej many. To będziemy czarodziejować, a ten ma jeden punkt dostępny. Gdy sojusznik przetworzy ze wzmocnieniem. O kurde, to niezłe. Czyli, że jak przejdziemy przez kogoś, to coś mu zrobimy złego. Nie mogę. No. To słaba ekonomia, co robi? O, plus 150 zł dziennie, to fajne. No i co? Idziemy walczyć trywialnie, szybka bitwa. Nikt nam nie zginął. Idealnie. Uuu, 3500, no nie ma sensu, że doświadczenie, zawsze się bierze doświadczenie. Dobra, a ty babeczko?
Kół zabójcze. Co to jest? Sztandar wojny odnawia 6 punktów ruchu odwiedzającego bohatera. Dobra. W mieście już mamy, czyli koniec tury. Jak myślicie, w jakim czasie? Trzeciej wojny światowej. Co wy gadacie o jakiej trzeciej wojnie światowej, ludzie? Bo podpowiedzielibyście mi tu jakieś rady do tej gry albo coś. Trzecia wojna światowa. Teraz mamy wojnę o przygodę. Dobra, nie doszliśmy tu. O, i możemy wyjść na powierzchnię. I gdzie będziemy? A, tu jesteśmy. Ucz odwiedzonego bohatera zaklęcia deszcz szał pokusa zamieć. No to walczmy z nim. A, nie możemy walczyć, a możemy coś zbudować na pewno. No, poziom miasta 9 musi być. Komnata szeptów, gildia złodziei, daj możliwość kupowania farmy. Nie. Nie. O. Dobra, 9 troglodytów na tydzień to jest ważna rzecz, bo będziemy mogli... Zaraz się tydzień przecież kończy, nie? To musimy mieć dobrze rozbudowany. Jak on to robi? Aha, nie giną mi, tylko oni giną po czasie. Poznaję nowe zaklęcie. No i super, nice. Elegancko. O kurde, jakieś jelenie tu są. Dobra, jelenie omijamy, bo są zabójczym zagrożeniem dla nas. Tu już chyba byliśmy w tym, nie? O, ten awansuje, wybierzmy coś. Zawrócę w traktatach i złożach między... A, my mamy koszt budowy w... Nie, to średnio. O, dyplomacja jest bardzo niezła. Aha, nie mamy już punktów, możemy coś zbudować jeszcze. Produkcja jednostek specjalnych pozwala na kupowanie czyhających w cieniu. Są ulepszenia do gildii. Produkcja jednostek bezimiennych albo kolumna oczu. Gildia magów. No to chyba raczej nie wiem. To kolumna oczu brzmi jakoś tak kurde lepiej, wiecie. Nowy... Aha, kolumna. Co to jest? Brak bohatera. No dobra. Koniec, kurde. Tydzień się... Przyrost się patrzy i mierzycie zostaje podwojony. Okej, okay, nice. Szybka bitwa, wiecie co? O kurde, ale nas... O fuck! Strumień żywiołów, co to daje? Możemy sobie kupić takie coś? O kuźwa, ile to kosztuje? 3,5 tysiąca, fuck, nie chciałem tego wcale. Anuluj, nie, kurde, już go kupiłem. Nie szczaiłem sytuacji, wiecie? Nie, nie, nie walcz. No nie, musimy tu walczyć. No to się wracamy, wiecie. Tu nic nie zrobimy na razie. Musimy w podziemiach Walendech, nazwijmy to Wałbrzych, że to jest, w podziemiach. Co z naszym górnym bohaterem, któremu żeśmy przerypali, kurde, życie już. A tu w ogóle jakaś ruda jeszcze była. Dobra, koniec. So, ty grałeś w ogóle w jakiś Heroes? Wygląda na to, że jesteś w tej... Przecież grałem w Heroes. Jakbym był zielony, to bym nic tutaj nie zrobił. Kurde, koleś nas zaatakował. Fuck. Da się jakoś uciec? Ta baba nas zaatakowała. Przecież ona była jakaś super silna.
O, ja pierdzielę, jak stąd uciec teraz? Tu się gdzieś dało się uciekać, nie? No nie, no to w dupę, to żeśmy przegrali trochę. Ziomeczka żeśmy kurde zabili jednego. No nie no, 200 pająków to chyba trochę za dużo. Po co, czemu nie kupuję wojska w zamku? Bo mnie nie ma w zamku, po co mam kupować wojsko w zamku, jak mnie tam nie ma. Gówno. To ucieczka niedostępna. No nie no, co mam zrobić? No obrona. Może będzie moja runda i będę mógł już uciec albo coś. Dobra, rozegraj to szybko, bo tu przecież i tak... Aha, że on to sam rozgrywa. Myślałem, że tu przeleci ta bitwa. Fuck, 1200 damage'u. No i wygrali. No i co teraz? Przegrałem grę? Czytaj zapisaną grę. Nie wiedziałem, że mnie będą gonić po mapie. Dokładnie, wojsko nie ucieknę, ale tłumacz to komuś, kurde. Zwłaszcza, że ja nie mam hajsu już na rozbudowę. Ja muszę najpierw inwestować, kurde, w rozbudowę zamku, a później pójdę kupować jednostki. I tak mnie tam nie ma, żeby ten... Czekajcie, bo ja nie wiem, czy tą babą ucieknę. Po prostu muszę wiać. Wiecie co? Ja tu z taką bitwę zacznę, może normalną bitwę z tymi. I tam kurde 500 osób zginęło od tego wszystkiego. Dobra. Mamy 3 wielkie golemy do pokonania. Aha, bo on nie ma czarów, no tak, ale on może zrobić te bezodwetowe ciosy, nie? Każdemu tyle samo, oni mają chyba dużo życia. Trzeba fokus na jednego robić i próbować go wykończyć. Nic więcej tu nie zrobimy. Może wolny jest? No trochę wolne są. Dlaczego nie robię najpierw kapitolu? Bo tam trzeba jakieś... Bo to nie jest Heroes 3. Nie da się najpierw zrobić kapitolu za bardzo. No, on odwetu nie może zrobić. Kurde, ile on ma życia jeszcze? O, a na ten mógł zrobić odwet. Jakie to jest, kurde, prawo. O, umarł. Zajebiście. Tak, tego trzepniemy. Jeden pięć cios w plecy. 141, ale mu walnął. Jest, zabiliśmy go, dobra. Myśmy wtedy stracili po kilkanaście jednostek, za czym jak teraz, kurde, 4 już padły. Dobra, bijemy go, on nie ma odwetu wtedy. To on jeszcze ma cios? Ty, no dobrze nam poszło chyba. Jak komputer grał, to o wiele więcej stracił jednostek, tak mi się wydaje.
Patrzcie, 4 straciliśmy, a wtedy straciliśmy chyba z 14 i jeszcze tam nie wiadomo co. Dobra, i teraz możemy w mieście budować. Żeby kapitol trzeba mieć 5000. No to poczekajmy trochę i nie kupujmy na razie nic. Aha, i tak go nie mogę zbudować, bo muszę mieć 9 level miasta, więc w sumie bez różnicy. Pozwala na kupowanie bezimiennych, na handel surowcami. To kupmy tą komnatę szeptów, nie? Nowe jednostki specjalne. Dobra, nim tych żywiołów nie kupimy, bo to droga inwestycja jest. Dobra, tura przeleciała. Kurde, ona goni ją. A nie, oni zabili kogoś. O, fuck. Zabójcze. A tu jest miasto na dole, ale ja bym je musiał podbić, rozumiem, tak? Kurde, wiecie co? Zapiszę. No tak, nowy zapis gry. Chodzi o to, że tu jest kopalnia, moglibyśmy ją przejąć. No i zobaczymy, czy ona tu podjedzie, ta baba, z powrotem. No, podjechała, kurde, dobra, to wczytujemy. Bo ona ma te 200 pająków. Połasiłem się, powiem wam, połasiłem się. Uciekamy do miasta teraz. Zawsze się traci więcej na automatycznej walce. No, nie wiem, czy się zawsze to akurat traci, czy zawsze, czy może nie zawsze. Dobra, wróćmy się do miasta. O kurde, to można zbudować most, aha. Tylko otrzymaną łaskę. O kurde, jakiś ołtarz, jakieś bogowie, coś nie wiadomo co, dobra. Kusznik, nie, to anuluj, bo na kusznikach kurde nas zaorają. Wrota do podziemi, to trzeba by było zbadać. Gdzie tu jest ruch nią, że ona sobie po prostu biegnie? Kontynuacja ruchu, aha, spacja, zajebiście. 5000 sztuk złota, czego nam nie mamy? 5 drewna nie mamy. Tak, jak drewna i tak nie mamy, to może coś kupmy. Dobra, on tam chyba na górze miał drewno, ten ziomeczek od nas. Ten wydaje mi się, że miał... Nie, smocza stal. Też może być. Gdzie ja jestem? A, to jest tu. Dobra, zajebiście. Czyli spotkaliśmy się. No biegnij, 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 babo. Dobra, runda przywinięta. No i co, ale nam drewna nie przybywa, coś tak mi się wydaje. Ulepszymy podstawę siedliska. Gildia zabójców. Co to daje? Obóz królem Gildia Zabójców. Czy jaka jest różnica? Ulepszenie podstawowego? No pro...
prześladowców. Aha, nie wiem co to są prześladowcy, ale zróbmy to. Nie mamy drewna, nie wiem, na górze może jakąś kopalnię żeśmy ominęli czy coś. Kurde, wiadomo, że PD. O, tu jest drewno chyba. Kurde, poważne zagrożenie w dupę z takim drewnem. Okej, okay, a ty babeczko? No nie, zaczynamy walkę z wilkami w takim razie. Co wy na to? Ten jeden jest czarnym wilkiem. Zamieć. To tak średnio ster czasu. No to dupnijmy w nich. O, chyba że taką zamieć zrobimy. I co, one teraz chodzić nie będą umiały? No nie wiem, czy tak aż bardzo. O, jeden tylko to punkt zmniejsza. Zabija 0 do 1, no to nie będzie. Zabił. O, jeszcze ma. To tego niech walnie, przynajmniej tamtemu nie odda. Bo one zawsze raz tylko oddają, nie? O, 4 spaliłem, zajebiście. To tego nie wiedziałem, znaczy mogłem sobie to sprawdzić w sumie na obliczeniach. Koniec? A nie, jeszcze. Dobra, popadali. No i nice, i teraz mamy złota dużo. Okej, moi drodzy, no to co? Tura niech przeleci. Ten ziomeczek. Boże, złoto. Srebrny kamień, czy nie wiadomo co to jest. A to co to jest? Kryształ smoczej krwi. Gwiezdne srebro. Ślepa kapłanka. Ślepa kapłanka jest spoko, bo wiecie. Nie patrzy co robi w ogóle. Ślepa kapłanka znów. Co to jest? Jakiś zamek? Siedlisko podstawowych stworzeń lochu. Aha, dobra. Wiecie co? Dobra, wracamy już. Chodźmy jeszcze do zamku coś tu zbudować, jeśli się da, bo zaraz będzie koniec tygodnia. Kurde, no nie mamy tego. No nie wiem, no targowisko. Zbudujmy to targowisko, najwyżej wymienimy ten. No, potrzebujemy to drewno, tak? No nie. Na pewno, o, patrzcie. Aha, dobra. Na razie nie wymieniamy, na razie tura niech nam przeleci. To tam oddział przeciwników chciał się dołączyć, a po czym to widać, że on się chciał... Przyłączy się za darmo. Każ im odejść. Akceptuj, kurde, jasne, że minotaury. Zaakceptowałem was, minotaury. Oh fuck. Tak, słucham?